Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Cyber i zapraszam na kolejny odcinek z serii Creastorio 2. Na początku standardowo mały update, co się działo między odcinkami. Po pierwsze, rozszerzyłem sobie naszą sieć logistyczną, postawiałem roboportów, także tak to teraz wygląda, czyli cała nasza fabryka jest objęta siecią logistyczną. Wszystkie skrzynki z przedmiotami użytecznymi zamieniłem na skrzyneczki magazynujące bądź na skrzyneczki aktywne, zaopatrzeniowe. To jest taka pierwsza zmiana. Następną. Przebudowałem sobie nieco nasze przetapianie rzadkich metali. Uznałem, że nie ma sensu ciągnąć tych rzadkich metali z tego miejsca przez cały ten taśmociąg tylko po to, żeby dopiero w tym miejscu z nich korzystać. No i uznałem, że skoro tutaj mam produkcję chloru, to mogę sobie połączyć wydobycie z dostarczeniem jakby chloru do kopalni. Tak to teraz wygląda. Czyli mam pociąg składający się z cysterny, która rozładowywuje chlor do kopalni. Dodatkowo mam dwa wagoniki, które zabierają z powrotem do przetapiania rudę rzadkich metali. Tutaj mam ustawiony warunek, że w przypadku, gdy ładunek będzie więcej niż 8000, to pociąg się jakby odpala. Z tego względu, że no tutaj mam bardzo mało kopalni i te surowce się dosyć wolno zbierają. Jeśli chciałbym czekać, aż całe te dwa wagony się zapełnią, no to ten pociąg by tutaj długo, długo stał. A tak to sobie co trochę przywozi po 4, po 8000. Zostawia tutaj w magazynie. W magazynie się te surowce zbierają, następnie są przetapiane i trafiają tutaj na nasz main bus. Tutaj również mam surowe, rzadkie metale, także też będę sobie tutaj mógł puścić taśmociągiem. Już nie będę tutaj woził specjalnie pociągami. Puszczę sobie taśmociąg i również do tego miejsca. Co jeszcze? Rozszerzyłem sobie, jak widzicie, nasze tory kolejowe. Dokładnie do tego miejsca. Tutaj mam kopalnię kamienia. Kamień jest ładowany do tych dużych magazynów. W każdym znajduje się po 16000 kamienia. Następnie ten kamień jest transportowany do naszej głównej bazy. Z tego względu, że ta ruda kamienia już tutaj się nam praktycznie kończy, no to uznałem, że w pierwszej kolejności przytransportuję sobie tutaj kamień. Tak to będzie wyglądało na przyszłość, czyli tu mam tory, pomiędzy torami mam magazyny, podajniki i taśmociągi. I tak z każdym surowcem sobie tutaj zrobię, idąc niżej. Tutaj sobie na przykład damy rudę miedzi, niżej rudę żelaza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sobie użyłem taki magazyn jako bufor, żeby tą rudę już tutaj dokończyć, którą tutaj mamy, tą resztkę. No i żeby mieć miejsce na przyszłe tutaj stacje. Póki co nie robię żadnego pociągu z rudą żelaza, ponieważ tutaj mam jeszcze no niecały milion rudy. Także ta ruda nam wędruje tutaj, a poza tym tutaj mam bardzo duże złoże. Tutaj zaraz obok jest kolejne, także tego żelaza mi na jakiś czas wystarczy. Gorzej z miedzią. Miedzi mam 327 tysięcy i przy większej produkcji zaczyna jej brakować. Natomiast tutaj widzę, że jest bardzo duże złoże, 27 milionów, więc pociągnę sobie tutaj tory w tą stronę i tutaj wybudujemy sobie kopalnię rudy miedzi. Co jeszcze z takich interesujących rzeczy? W sumie za wiele tutaj już się nie zmieniło. Powiększyłem sobie produkcję układów elektronicznych. Teraz mam na wyjściu jeden pełny czerwony taśmociąg, czyli 30 na sekundę. Również powiększyłem sobie produkcję czerwonych, czyli tych zaawansowanych układów elektronicznych. Teraz tutaj na wyjściu mam 15 na sekundę, czyli jeden pełny żółty taśmociąg. A dlaczego to zrobiłem? Ano z tego względu, że dzisiaj zajmiemy się
układami procesorowymi. Ja sobie tutaj już przygotowałem, jak to ma wyglądać. Gdzie tu jest pineska? Tutaj. Do produkcji układów procesorowych będziemy potrzebować 40 automatów i da nam to na wyjściu 5 układów procesorowych na minutę. Będziemy potrzebować jeszcze tylko kwasu siarkowego, który jest produkowany z siarki. No do kwasu wiadomo, potrzebne są jeszcze żelazne płytki, które mamy oczywiście na naszym mainbasie. No i są potrzebne rzadkie metale, które również tutaj mamy już gotowe do budowy. No to co, to jedziemy po kolei. Zaczynamy oczywiście od dwóch, w sumie to trzech zakładów chemicznych. I chciałbym to sobie wybudować mniej więcej... mniej więcej tutaj. Tak, żeby mieć odstęp na kolejne przedmioty na nasz main bus. On już się zrobił trochę solidny. Nie wiem, czy czasem z pewnych rzeczy tutaj bym nie zrezygnował, ale na razie niech zostanie tak jak jest. Również w najbliższym czasie myślałem, czy by sobie nie przenieść produkcji O. Czyli ten nasz tutaj taki mały main bus, a właściwie nie main bus, tylko ta nasza mała produkcja wszystkich rzeczy. No fajnie by było ją rozszerzyć o dodatkowe komponenty, czyli o zaawansowane układy, procesorowe układy oraz o metale rzadkie, rzadkie metale. Jednak jest parę takich budynków, które wymagają jednak tych surowców, a nie chce mi się tego wszystkiego jakby tutaj z powrotem ciągnąć, żeby tutaj budować kolejne rzeczy. Także myślę, że po prostu całość stamtąd przyniosę sobie tutaj i od początku wybuduję cały taki zestaw produkcyjny. Dobra, wracajmy do naszych układów procesorowych. Tu zróbmy sobie powiedzmy troszkę przerwy. Powiedzmy na odległość jednego zakładu chemicznego. I tutaj w górę myślę, że również jeden przynajmniej zakład chemiczny. Coś takiego. Gdybyśmy dali produkcję siary. Oczywiście do siarki potrzebne są gazol oraz woda, ale wiecie co? Nie. Obróćmy to w tą stronę. A to zróbmy tutaj, ponieważ łatwiej będzie doprowadzić tutaj żelazne płytki. Dobra, aha, i jeszcze to w takim razie musi iść tak, ponieważ tu muszą być rury. Idealnie się złożyło, że tutaj mamy wodę i akurat wystarczyło krateczek. Tutaj... no tutaj zostanie dwie kratki, ale to nie jest taki duży problem. Dobra, czyli co? Woda dostarczona, gazol dostarczony. Teraz żelazne płytki. Tak na dobrą sprawę, to ja nie muszę tego już budować ręcznie, tylko mogę tutaj użyć sobie naszych robotów. Ok, roboty już lecą, także to zaraz będzie wybudowane. Więc my możemy się w tym czasie zająć budową już automatów montażowych. Tu damy sobie zwykły podajniczek, następnie tu by pasowało dać rurociągi. No i co? I teraz potrzebujemy tylko 40 automatów montażowych. Jakby to ułożyć? Tu mamy układ procesorowy. Zróbmy sobie może podobnie jak ja to robiłem. O, podobnie jak do silników. Czyli coś takiego i pośród... aha, a tutaj... no zobaczmy, czy to wyjdzie. Na wejściu potrzebujemy dwóch surowców.
wystarczy do tego tak naprawdę jeden czerwony taśmociąg. Z tego względu, że zaawansowanych układów potrzeba 15 na sekundę. Chociaż nie, czekajcie. Jeśli to rozbijemy na dwie strony, to wystarczy i żółty taśmociąg. Ok. I to by było w ten sposób. Coś takiego. Natomiast tu byśmy musieli zrobić w takim razie coś takiego. Okej, myślę, że to by było spoko ułożenie. Zostawmy może to w ten sposób, a ewentualnie potem jakieś popraweczki można wprowadzić zawsze. O kurczę. Tory. No nic, musimy to przesunąć w takim razie o ile? O tyle krateczek. Dobra. Ok, możemy wszystko podłączać już do sieci elektrycznej. Zróbmy to może tutaj w ten sposób. I najbliższy słup jest tutaj. I zobaczmy, jak to działa. Czy te zwykłe podajniki nam tutaj wystarczą? Jeden układ robi się 12 sekund, także. A dlaczego ty nie masz kwasu siarkowego? Aha. Dobra, czyli ty po prostu musisz tutaj troszeczkę tego pasu nadrobić. Ok. Widzę, że te pierwsze automaty już kończą. I te podajniki w zupełności wystarczą. Także możemy już sobie nasze układy procesorowe wrzucić na nasz main bus. Tylko w które miejsce? Wydaje mi się, że damy je tu. Ponieważ co idzie obok czerwonych? W sumie obok czerwonych nie idzie nic. Moglibyśmy je dać obok tych czerwonych. I tak chyba zrobimy. Zbiorę sobie teraz troszeczkę układów, ponieważ chciałbym sobie wybudować dwie rzeczy. Po pierwsze, pancerz wspomagany. Po drugie, egzoszkielet. Do tego potrzeba jest tylko 10 na szczęście. I co byśmy tutaj jeszcze potrzebowali? W ogóle co ja tutaj mogę wybudować? Podręczny generator energii. Myślę, że to nam się może przydać. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie działa. Może na jakieś paliwko. Zobaczymy. To mi będzie potrzebne, baterie tam będę miał, żelazne koła również, zaawansowany układ jak najbardziej. No i pasowałoby może zrobić trochę takich jakichś baterii, co? To jest używane do pojazdów, na razie tego nie będę robił. Dodatkowy silnik elektryczny. Dodatkowy elektryczny silnik do pojazdów, samochodów, czołgów, lokomotyw, który zwiększa maksymalną prędkość i przyspieszenie, z wyjątkiem lokomotyw. Ich w przypadku zwiększa trochę przyspieszenie, ale nie maksymalną prędkość. O proszę, czyli do naszych pojazdów możemy używać jeszcze dodatkowe moduły. Dosyć ciekawa sprawa. To co? To ja sobie wybuduję szybciutko wszystkie rzeczy i będziemy zaraz zakładać pancerz wspomagany. Ok, wszystkie potrzebne przedmioty już mam. Wyposażyłem się również w pancerz, także możemy zaczynać zakładanie ekwipunku. Co byśmy tu wrzucili na początek? Może na początku podręczny generator, który wygląda trochę jak agregat prądotwórczy. Otwieramy go prawym przyciskiem myszy i tutaj musimy wrzucić do niego paliwo. Ja mam tutaj niedaleko paliwo stałe i też takiego paliwka tutaj użyjemy, bo wydaje mi się, że na węglu to daleko nie zajedziemy. Ok,
mam 50 paliwa stałego. No i co? To już działa. Teraz potrzebujemy wrzucić po pierwsze roboport, który jest tu. Raz. Dajmy na to dwa. Przygotowałem sobie jeszcze tutaj dwie baterie. I kurczę, tutaj mogę wrzucić tylko chyba jeden przenośny panel słoneczny. 20 robotów. A jakbyśmy zrezygnowali z tych roboportów, a dali dwa panele słoneczne, może to by lepiej wyszło. Chciałem tu kurczę jeszcze wrzucić egzoszkielet, ale no nie ma takiej opcji, żeby się to tu zmieściło. Musielibyśmy mieć kolejny model pancerza. WZ2, ale niestety do niego potrzebujemy technologii, czyli użytkowych kart technicznych. Jeszcze nie mam ich wybudowanych, zbadanych, przepraszam. Natomiast gdy je już tutaj zbadamy, ona jest chyba w kolejce nawet ustawiona gdzieś. A nie, nie jest jeszcze w kolejce i możemy je tutaj wybadać. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj fioletowe karty, gdzież one są tutaj. Do tych kart potrzebujemy zaawansowanego laboratorium, serwer badawczy, który już tutaj się bada, oraz przetwarzanie uranu. Również mam je tutaj wrzucone do badań. No, żeby mieć te fioletowe karty, będziemy musieli wybudować co? Przetwarzanie uranu. Na szczęście uran mamy tutaj niedaleko. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wrzucenie tego uranu gdzieś tutaj do przetwarzania. Chyba, że po drugiej stronie to zrobić. W sumie uran będzie mi potrzebny póki co głównie tylko i wyłącznie do badań, czyli gdzieś w tym miejscu. No to co? To chyba sobie tutaj puszczę po prostu tory. Tu zrobimy kopalnię uranu. Oczywiście tutaj będziemy musieli zaopatrzyć pociąg na podobnej zasadzie jak tutaj, czyli zbiorniczek na kwas siarkowy oraz magazyny rozładowywujące, no i załadowywujące tutaj kopalni. Nie pozostaje mi nic innego, tylko jak przygotować się do wydobycia uranu. Zanim jednak zajmę się przetwarzaniem uranu, wybudujmy sobie może pierw badanka, czyli produkcyjne karty techniczne. Chodzi mi o to, żebym wiedział mniej więcej, w którym miejscu mam zrobić to przetwarzanie uranu, bo też nie chciałbym tego tak na ślepo prowadzić. Dobra. Do produkcji produkcyjnych kart technicznych potrzebujemy już czegoś innego. Są to serwery badawcze. Potrzebujemy 8 takich serwerów. Ja już je sobie może tutaj zrobię. I teraz tak, będziemy mieli na wejściu 2 taśmociągi tak naprawdę. Czyli możemy to sobie zrobić nawet i w tym miejscu. Tu będziemy mieli na wejściu jeden taśmociąg, tu będziemy mieli drugi. Tylko, że to pójdzie od drugiej strony. Coś takiego. Tutaj ustawiamy sobie produkcyjne karty techniczne. Albo wiecie co? Bo czekajcie. Tutaj mamy karty techniczne. Czyli nie. Czyli jednak od tej strony byśmy to wejście zrobili. Zacznijmy może od szybkich taśmociągów, bo je tutaj już sobie wybrałem. Będziemy potrzebować 12 automatów produkujących koła zębate oraz 2 automaty z taśmociągami i 3 automaty z czerwonymi taśmociągami. No to lecimy.
Okej, okay. Czyli pierwszą część byśmy mieli już za sobą, to mogę wyrzucić. I teraz potrzebujemy moduły produktywności. Będę tu musiał wybudować jeszcze 8 szklarni dodatkowo, tak sobie teraz myślę, czy by stąd nie podebrać, ale tu mam wyliczone ratio na produkcję jakby 1 do 1 z produkcją układów elektronicznych, które znowu będą używane do układów zaawansowanych oraz do układów procesorowych. Z tego względu, a ty czym nie pracujesz? Aha, nie dałem tam rurociągu. Z tego względu będę musiał tutaj chyba wybudować jakby osobną produkcję drewna, czyli 8 szklarni, no i automaty montażowe, 14 automatów. Także wybudujmy sobie to już szybciutko. Ok, czyli teraz wystarczy wybudować produkcję modułów produktywności. Ok, czyli tak by to wyglądało. Mamy już tutaj nasze moduły produktywności. Do tego tam mamy szybkie taśmociągi. No to co, jedynie brakuje nam tutaj rudy uranu. Ale przynajmniej mamy wyznaczone, że w tym miejscu chciałbym zrobić przetwarzanie rudy uranu. Teraz szybko sobie jeszcze tylko doprowadzę te dwa komponenty do tych serwerów nadawczych. I bierzemy się za uran. Co się dzieje? To jest grane. Obrażenia? Czy to jest jakieś promieniowanie? Momencik. Faktycznie. Okej, okay. O tym zapomniałem, że w Krastorio 2 uran, właściwie to runa uranu, zadaje promieniowanie, obrażenia od promieniowania. Będziemy musieli to jakoś rozwiązać. Wydaje mi się, że zbudujemy tutaj kopalnię, ale za pomocą naszych dronów, tylko że nie zabrałem żadnego roboportu, ale widzę, że tutaj mogę przynajmniej jeden zrobić. No, to troszkę to potrwa. A to nic, to skoczy szybko po roboport i zaczniemy budowę kopalni. Mam już co potrzeba. Odprowadzimy sobie jeszcze tutaj tylko prąd elektryczny, oczywiście do naszych roboportów. Ok, czy jeden roboport wystarczy tak naprawdę? Ok, zabrałem sobie również partię dronów, robotów konstrukcyjnych, żeby to móc sprawnie wybudować.
i co? Zaczynamy budowę. Ok, czyli kopalnię mielibyśmy wybudowaną. W sumie mogę już ją podłączyć tak naprawdę do prądu. Oczywiście nic jeszcze się tutaj nie będzie wydobywało, no bo wiadomo, nie mam kwasu siarkowego. A żeby mieć kwas siarkowy, no to muszę tutaj wybudować. Wróć. Muszę tutaj wybudować stację kolejową. I tym się teraz zajmę. Dobra, stacja wybudowana, nie mam jeszcze torów zwrotnych poprowadzonych, ale myślę, że możemy tutaj już zamówić jakiś pociąg. A jeszcze tutaj tylko nie podpiąłem rur do kwasu siarkowego. Czekajcie, a jakbym zrobił to tak? Ok, na pompie mam tutaj ustawiony warunek, że ma pracować, jeśli w zbiorniku będzie mniej niż 5000 kwasu siarkowego. Będzie to taki mały bufor, w sensie, gdy pociąg tutaj przyjedzie, rozładuje, będzie rozładowywał cały czas do 5000. Następnie jak zostanie załadowany pociąg lub braknie kwasu siarkowego w wagonie, no to będę miał jeszcze tutaj 5000 kwasu jako bufor, żeby ta kopalnia cały czas działała. Kwas się pompuje. Zobaczmy, jak to w ogóle wszystko pracuje. Tutaj widzę, że nie ma tłupa elektrycznego, ale to nie jest duży problem. Jakoś to sobie położę i jeszcze tylko muszę sprawdzić, czy wszystkie wiertnice pracują, ale widzę, że tak. Także kwas siarkowy wszędzie dochodzi. Tutaj możemy jeszcze zrobić tylko coś takiego. Ciekawe, czy jak wezmę uran, to tak jest. Czyli jak trzymam uran w ekwipunku, to on również mi zadaje obrażenia. Także mogę sobie chodzić po uranie, jak jest na taśmociągach, ale nie mogę go trzymać w ekwipunku, także wszelkie przerzucanie uranu ręcznie odpada tak naprawdę. Dobra, no to co? Teraz muszę tylko dobudować resztę torów i odesłać
pociąg do przetwarzania. Ja tu sobie buduję dodatkową elektrownię i kurde, zapomniałem wystawić wieżyczki na kopalni uranu. No i właśnie w tej chwili jest ona niszczona przez robale. Świetnie. Trzeba to teraz naprawić. Ciekawe, czy mam za tyle surowców. Wiem, że będzie mi brakować chyba koparek, chociaż nie, mam jakieś tam koparki, także okej, udało się w miarę szybko to ogarnąć. No, ale teraz będę musiał tutaj jak najszybciej wystawić wieżyczki. No więc nasz uran jest już dostarczony do naszej głównej bazy. Jak widzicie, tutaj mam dwa magazyny na wejściu. Ruda jest rozładowywana, trafia na taśmociąg. Taśmociągiem trafia do wirówek. W wirówce jest przetwarzana. I w tej modyfikacji oprócz wzbogaconego uranu i zwykłego uranu, czyli 238, mamy jeszcze 25% szans na otrzymanie rudy żelaza oraz 50% szans na otrzymanie kamienia. Także jeszcze dwa dodatkowe komponenty tutaj nam wychodzą. Na wyjściu mam filtr na rozdzielaczu. Na wprost idzie niewzbogacony uran. Ruda żelaza oraz kamień oraz wzbogacony uran, jeśli się taki trafi, tutaj już widać 10 sztuk mi się trafiło, trafia do magazynu i jeszcze tutaj nic z nim nie robię, ale następnie i kamień i rudę chciałbym oczywiście odzyskać, czyli zawrócić je gdzieś tutaj do przepalarek czy coś. No a uran, tak jak widzicie tutaj, ten niewzbogacony wędruje sobie na taśmociągi, już mi się go tutaj troszeczkę zebrało i wędruje tutaj do produkcyjnych kart technicznych. One tutaj wędrują na taśmociąg i teraz będę musiał je jeszcze tylko dostarczyć do laboratorium. Troszeczkę sobie tego nie przemyślałem, jak budowałem tą drogę. I teraz tutaj na górze już nie mam za bardzo miejsca, żeby te karty tam dostarczyć. Chyba żebym gdzieś tutaj wcisnął jeszcze górą może. No bo jedyne wyjście by było gdzieś tutaj od tyłu to doprowadzić w sumie wszystko. No i nie byłby to taki zły pomysł tak naprawdę. To gorzej z tymi kolejnymi pakietami, no bo już bym miał problem, żeby je gdzieś tutaj przepychać z tyłu za tym wszystkim, więc może po prostu zrobię tutaj jakiś taśmociąg pomiędzy tymi. No i oczywiście jak widzicie tutaj żelazo umiera tak naprawdę. Ta moja ruda tutaj, która jest, no nie wyrabia po prostu. Ja to sobie oczywiście ulepszę jeszcze do tych lepszych wiertnic MK2. Natomiast będę musiał tutaj wybudować kolejną kopalnię, ale większy problem mam z energią elektryczną. No teraz jest akurat 70 MW, ale już dochodzi mi prawie do 90, pomimo że wybudowałem dodatkową elektrownię, także teraz znowu się pojawił problem z elektrycznością. Albo wybuduję tutaj jeszcze jedną taką elektrownię, czyli dodatkowe 36 MW. Albo będę musiał się powoli już tutaj przestawiać na uran, jakąś elektrownię atomową zrobić. W szczególności, że no tutaj już mam. No tylko, że muszę tak czy siak uzbierać przynajmniej 40 wzbogaconego uranu, żeby zrobić proces Kovareksa. No i myślę, że gdzieś tutaj może gdzieś mógłbym zrobić już elektrownię atomową.
No ale na razie póki co, o tutaj widzicie, już mnie atakują robale, ja się obudowałem dookoła wieczyczkami z murkiem, bo jednak chmura dochodzi tutaj do tych dwóch gniazd, będę je musiał też zlikwidować w najbliższym czasie. No ale co zrobię gdzieś tam między odcinkami. Ogólnie tych zanieczyszczeń już jest dosyć sporo. No ale cóż, dobra. I co? To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki tym kolejnym kartom będę mógł więcej technologii zbadać. No i zostaną nam tak naprawdę jeszcze tylko te żółte z takich podstawowych. No i jeszcze wojskowe, bo ich też nie miałem. Ale do tego chyba muszę tam mieć jakąś technologię, żeby zautomatyzować produkcję tej biomasy. No ale nad tym się zastanawię. Także ja wam dziękuję za dziś. Jeśli filmik się spodobał, no to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, łapki w górę i subskrypcji. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć!